Szanowni Państwo, dzisiaj zrobimy film typowy, film dla mężczyzn. Co to znaczy film dla mężczyzn? Otóż powiemy sobie o czymś takim jak prostata. Oczywiście 80, 70, 60% mężczyzn choruje na prostatę. Mają z tym wielkie problemy. Jest taki czas, że zachodzimy do łazienki, chcemy sobie siknąć, a tutaj nie ma moczu. Co zrobić, aby ten mocz i aby ta prostata była zlikwidowana? Ja próbowałem to na sobie i wiem, jak to zrobić. Powiem panom, oczywiście panie też powinny o tym wiedzieć, jak zrobić, jak przygotować tą miksturę, która oczywiście będzie napiętnowana przez wielu internautów, ale ja o to nie dbam. Ważne, żeby facetom było lepiej sikać. Szanowni Państwo, co do tego potrzebujemy? Proszę spojrzeć. Bierzemy wodę, pół szklanki letniej wody. Do tego dodajemy dwie łyżeczki sody, zwykłej sody oczyszczonej. Sypiemy dwie łyżeczki sody oczyszczonej i tutaj musi być jeszcze coś takiego jak melasa. Co to melasa jest? Melasa, wiadomo, może być z trzciny cukrowej, może być z buraków. Kiedyś to była z buraków, teraz mam z trzciny cukrowej, którą można wszędzie kupić. I teraz co robimy z tym medykamentem? Otóż dajemy jedną łyżeczkę melasy do tej naszej mikstury. Mieszamy to. No, to taki nieprzyjemny zapach ma. Smak też jest nieprzyjemny, to już muszę Wam powiedzieć. Czasami może to wykipić, dlatego musimy to sukcesywnie mieszać. Robi się taka kawa. Tak by to można było powiedzieć. Jak już mamy to rozpuszczone, o, takie piwko ciemne się zrobiło. Proszę zobaczyć. I teraz, co z tym robimy? Jak już jest wymieszane, widzimy, że już jest konsystencja taka płynna. Po prostu odkładamy łyżeczkę i nie pijemy tego w dzień. Pijemy to dopiero wieczorem, jak idziemy spać. Ponieważ melasa jest koniem trojańskim dla sody, która jest przenoszona do naszego gruczołu, który po prostu poprzez tą sodę zostaje wypalany, gruczołu, czy grzyba, czy nowotworu, który zostaje wypalany po to, abyśmy mogli oddać ten mocz. Pijemy to zawsze przed pójściem spać. Dlaczego przed pójściem spać? Ponieważ już z reguły nic nie robimy. Ale no, czasami się zdarza, że chcemy uprawiać seks, więc automatycznie seks idzie na bok. Musimy po prostu być zrelaksowani, wypoczęci i musimy to pić przez 2 tygodnie. I mogę Państwu z całą stanowczością powiedzieć, że po 2 tygodniach tego picia zachodzicie rano do łazienki i Wasz sik będzie tak potężny, że muszla klozetowa będzie rozsadzona. Wasze bóle ustąpią z chwilą rozpoczęcia i zakończenia tego typu działań, jak picie tej mikstury. Powtórzę jeszcze raz dla tych, którzy nie uważali zbyt dokładnie. Bierzemy 2 łyżeczki sody oczyszczonej, 1 łyżeczkę melasy i 0,5 szklanki letniej wody. Mieszamy to wszystko, pijemy to dopiero przed pójściem spać. Oczywiście żadnych prac fizycznych nie wolno robić, z seksem łącznie. Także panowie, już jest po waszej chorobie. Tylko musicie to sukcesywnie zażywać. Wiem, że wielu powie, że Kudliński oszołom, że Kudliński zwariował, że jak to, tacy mądrzy lekarze robią wszystko i nie potrafią wyleczyć prostaty tylko poprzez zabiegi operacyjne. Ja chłopskim sposobem, który w naszej rodzinie i nie tylko był stosowany, jest stosowany również do dziś, nie tylko tutaj, nie tylko w Polsce, ale i poza granicami kraju, tylko że o tym u nas się nie mówi, bo firmy farmaceutyczne oczywiście straciłyby klienta, jak również chirurdzy, onkolodzy. Także, szanowni Państwo, szanowni Panowie, do Was się szczególnie zwracam. Proszę brać ten lek, prosty, polski. Każdy z Was sobie może go przygotować. Pić przed pójściem spać i nie martwić się o swoją prostatę. Na pewno zostanie usunięta. Dziękuję bardzo.